Witam was, Repuzon w Skałach. Dzień dobry. No i szykuje się cudowna wojna. Japonia się dołączyła, wszyscy się dołączyli. Wow, ej, umiesz to? Myślę, że to jest trudne, żeby ruszyć wojskiem na przykład. Ruszyłem. Zobacz. Japonia mnie wzywa do wojny z ZSRR-em. Mnie też. Ej, ruszyłem wojskiem, ale powiem ci tak, Czechy tak szybko nie padną. O, jednak poszła obrona. Tak. O nie. Wszyscy do Kominternu. Naprawdę? Ej, ale gdzie oni niby się teraz bronią? Dynenburg mają jakąś prowincję. O nie! Ruszyło ZSRR do ataku. Ruszyli? No. No ja ruszyłem na Rumunię, wiesz? I się zastanawiam, czy po prostu nie walić prosto na Bukareszt. Wiesz co? Nie, ja odwołałem dywizję z tego, z Czechosłowacji. No. I wyślę na granicę z ZSRR-em. To powinno ich na jakiś czas powstrzymać. Problem tu się robi, bo ja nie wiem, czy ja tych Czechów tutaj pobiję, wiesz? Oni mają czołgi. To chociaż ich przytrzymaj nawet. W końcu nawet Niemcy wezmą kraj sudecki. Właśnie, wiesz co, zrób? Poproś Włochów o lendlease, artylerii, piechoty, wszystkiego. A w sumie? Powinni się zgodzić, wiesz? I Japonia to samo. Czekaj, a czy Niemcy by się zgodziły? Ej, Niemcy też się zgodzą, stary. Bynajmniej tak jest w moim przypadku. No, u mnie też. Super. Ej, konwoje ich proszę. Ja o Artę, kurczę. A bo ty konwojów nie możesz prosić. Och, no widzisz. Znaczy nie. Nie mam dostępu do morza, no niestety. Ale wiesz, jakbym miał więcej Arty, a w sumie wiesz co zrobię? Wymienię Artę na piechotę. I wyprodukuję 1 000 000 jednostek piechoty po prostu teraz. Bo mam chyba z 40 tysięcy wolnego sprzętu. I zalejemy ich. Ja się najbardziej boję, że oni mogą mi jakoś zamknąć te dywizje. Ale które, z której granicy, Repus? No, Ruscy. Kurczę. Wiesz co, nawet dobrze by było, jakbyś się tutaj bronił na linii Wisły, no. Ale Rumunii nie chce dawać tyle terenów. No ja wiem, ja już się wpycham, widzisz. Tylko ja to widzę tak, nie? Ja ci przedstawię mój plan. Jak będzie ujowy, to mi powiedz i spróbujemy wymyślić coś innego. Sądzę, że powinniśmy dopchać Czechów do zera. Ja wtedy przeniosę 17 dywizji na Rumunię, dobiję ich, albo okopę się w Rumunii i wyślę 17 dywizji do ciebie. To no i właśnie to jest duży dylemat, bo ja mogę spróbować szybko tą Estonię przepchać. No. Tylko, że Estonia jest w tym kominternie, więc to w sumie gówno da. I także nie miał dużo dywizji, więc lepiej, żebym się tym wojskiem z Łotwy wycofał. A tam 18 dywizji. Husaria polska jeszcze tu jest. A no, konnica. Czekaj, przy Łotwie, tak. Super. No to, Repus, no musimy coś, kurczę, wymyślić, jakiś planik. Znaczy, ja robię właśnie linię obrony. A właśnie, włączę sobie plany sojuszników, bo ja nie miałem tego włączonego. Ja też. Znaczy, ja kiedyś na początku, dopóki się nie dowiedziałem, że można to wyłączyć. Aha, rozumiem. A no w sumie na tej linii jakbyś się bronił, kurczę. Jak myślisz, utrzymałbyś się tu? I to jeszcze jak? Jeszcze byśmy Rumunię od południa przepchnęli. I wtedy moglibyśmy się tutaj bronić na tej rzece przy Rumunii i ofensywa z Polski, no. Nie brzmi głupio. Tylko, powiem ci tak, no, trzeba tych Czechów dobić. Kurde. I powiem ci, że nie mają Anschluss. Ale czy to nic im nie da? Mówisz? Nie dostaniesz. Tak, nie dostaniesz. Nic? Spoko. Okej, okay, wszyscy się zgodzili na Landlease. Tak. Ja zaczynam masowo produkować piechotę, wiesz? No nie atakować ich, barany, cofać się. Republika Hiszpańska dołącza do Kominternu, ale oni upadają już. Ej, to wiesz jaka jest szansa nawet? Zapraszam Hiszpanię do wojny, do frakcji. Dawaj. Nie, no co się tu dzieje, ty? I same Niemcy osamotnione, kurwa, na linii Maginota. Ej, stary, ale wiesz, że Hiszpania tutaj faszystowska ma popieprzone jaj? Tak, ale oni akurat coś robią? No ta, to jest właśnie dziwne. No?
Oni by wygrali wojnę nawet z Francją, bo oni potrafią zrobić desant. I to jeszcze jak, chłopie? Nie, raczej potrafią wygrać wojnę z Francją, bo Francja ma popieprzony AI na minusowy poziom. Bo potrafią stracić linię Maginota, front z Włochami, co powinno być dla nich niemożliwe. I jeszcze Hiszpanie pozwoli się bić od południa, bo oni robią całe wojsko przerzucić na jedno miejsce. Kurde, tylko żeby... No zobaczymy, czy AI ogarnie w ogóle, wiesz, żeby przepłynąć tutaj do nas i nam pomóc w jakikolwiek sposób. A jak skończy wojnę u siebie, to tak. Kurde, oni w tej Pragi wchodzą i wychodzą z tej Pragi, no. Weź tam więcej dywizji na wszelki wypadek. Co najmniej 3-4 najlepiej na tą prowincję obok Pragi. Mhm. W momencie, jak będzie Praga pusta, atakujesz prowincję obok i drugą prowincję obok i bijasz jedną dywizją w Pragę. No, tylko widzisz, ja tu zrypałem, bo ja się zacząłem pchać też... A to twój plan, ja się zacząłem też pchać od strony Polski, nie? Do ataku. Niestety. Co się stało? No i Hiszpania dołączyła do naszej wojny. Super, super. Ja teraz właśnie patrzę, że oni chyba na granicy ze mną praktycznie wojsk nie mieli. Zadałem 3 dywizje, szalenie, żeby poszli dalej. Kurczę, do Rumunii przyszło wsparcie, wiesz? Jesteś Rebus? No jestem. A spoko, bo słyszałem 3 dywizje, dałeś? A, bo pewnie puściłem guzik, mam na guzik do gadania. Aha, masz na guzik mówienie, no. Czekaj, wiesz co? Nie podoba mi się to, bo do Rumunii weszły już wojska czerwone. Ja ustawiłem tam wojsko, 17 dywizji na granicy z Rumunią. Atakować w tej Rumunii? Nie, co ty? Tylko. Ja mam 17, czyli mamy 30, Rumunia ma chyba więcej od nas. Nie, Rumunia tak, ma 3. 20 wystawi, wiesz? I jakim cudem Rumunia ma 3 dywizje? Gdzieś ich zestakajpowaliśmy, czy jak? Co? Albo nie, albo Ruskim może wszystko wysłali. No, oni mają 3 dywizje. Ruskim mogli wszystko wysłać, jego korpus ekspedycyjny. A no tak. Ej, to wiesz co ja zrobię? Ja wyprodukuję też teraz 20 dywizji. Wysłać je na Czechy albo do Rumunii. Gdzie myślisz? Na Czechy, musimy ich skończyć. Ej, patrz, czemu nie nasz wojska przy Pradze? Teraz pusta jest Praga. Kurde, te dywizje głupie jaj. Te 3 podeszli z dołu. Tak. Więcej dywizji na Czechy potrzebujesz. 5 także na moim tutaj froncie, obok mnie. No chyba, żebyś wziął także moją granicę tutaj, to Zaolzie i tak dalej, ja bym poszedł 3 i bym to kontrolował. Czekaj, spróbuję teraz, wiesz? Bo oni zaraz wyjdą, tylko czołg znowu jedzie. O Boże. Czy teraz, w tym momencie. Rzucasz jedną dywizję na lewo, rzucasz jedną na prawo i jedną na prawo jeszcze. Prawo? Bo jedno. Nie, na prawo tutaj, że na prawo od Pragi. Tu. Tak, rozumiem, teraz rozumiem. I oni to powinni utrzymać i ty powinieneś ten dzień dojść. O, super, zatrzymałem ten czołg, może się uda. Chyba, że kółko zrobią jakoś i od tyłu się dostaną do Pragi. Udało się. Trzymajcie tą Pragę. Jest. Super. No i tak, teraz te dywizje podsyłam do Sikorskiego, albo nie do Sikorskiego, do... Wysyłać Repustowojo na Rumunię? Na Rumunię. Ja się utrzymam tutaj na granicy chyba. Super. Już idzie. Ja bym tylko wiedział, ile ZSRR ma zamiar podesłać wojska na granicę ze mną. Powiem ci tak, oni startowo mają około 100 coś dywizji, 100 plus. Zależy jak idzie wojna z Japonią. No średnio. Nie wiem, ze 100 będą mieli repus na pewno. Tak mi się wydaje, wiesz? A co zrobię patron mojej floty OP na Morze Bałtyckie. Atak armii czy obrona armii? Chyba atak, nie? Tak. Polsko-węgierska przyjaźń nigdy się nie broni. My zawsze atakujemy. Prawda? No tak, w sumie tak myślę, że kurde, to ZSRR nie atakuje mnie. A wiesz jakie są jaja? Jak grałem Finlandią, to oni będą tańczyć przed twoją granicą. Później się spłukają z organizacji i ich zaatakujesz i się po nich przejedziesz. Ej, jest też taka możliwość. Podesłać wojsko na granicę? Tak, bo dawaj. Jest taki trik? Nie. Bo mogę mieć front i linię obrony. Wyślę... Tak, Sikorski by dał radę. Ojejku, 20 dywizji wystawiłem. Dobra. Sikorski? Tak, czaj. Aż bo się boję. Jak coś do tego momentu, kiedy zapisuję właśnie grę, nie ma. I teraz nagle pokazało, że nie da rady zupełnie. Nie wiem czemu, ale zaryzykuję. Mógłbym zaryzykować, ale tak troszkę się cykam. Wchodzą Ruscy, wiesz? W Lwowie weszła jedna dywizja jak coś.
Na Lwów, przepraszam. No widzę, ale oni się przemieszczają teraz głównie. Przy Mińsku mają puste prowincje, ale się boję, że jak już puszczę, odejdę z tej linii obrony, to będę miał tak przerąbane. Kurde. Że teraz niby jest fajnie, ale później się zesram. Niby jest fajnie, podchodźcie, ale... Wiesz co, powiem ci tak, za chwilę Rumunia powinna paść, bo ja mam tutaj już 50 dywizji przygotowane do ataku. Na przykład grałem Etiopią, ja się właśnie tak bawiłem z Niemcami, tak... Tak, bo miałem wojsko na granicy z Wenecją, czyli Wenecja i tak dalej, te góry, miałem wojsko. Tam także fort pobudowałem i tak się bawiłem, że a wojsko niemieckie szło, to robiłem wypad, dochodziłem do Alp i do Triestu. I jak zapomniałem cofnąć, to po chwili pojawiało się 50 dywizji niemieckich i mi niszczyło armię, musiałem czytywać grę. Wiesz co, Jarepus, też widziałem, bo sobie czasami oglądam i fajnie wykorzystałeś po prostu tą mechanikę, gdy oni się przemieszczali między tym portem. LOL, są puste prowincje! Nie. Nie wiem, ruszyłem przypadek całą armią. Dawaj. Ej, kurde, no i to jest właśnie ryzyk fizyk, stary. Ej, bo ci się wbija ten. Nie wiem, czy wiesz o tym. Gdzie ten? Co to jest? Litwa. Tam Litwa. Dopóki się nie postanowią zdesantować w Gdańsku, gdzie nie mam dywizji, to spoko. Ja ruszam, teraz wysłałem plan, żeby się realizował. No i co mówisz w tej mechanice? Którą mechanikę? Chodziło mi o ten port. Ertyta? Erytea. Nawet tego nie umiem wymówić. No, co zrobiłem? Erytrea się nazywa, no. No. Jak oni się tam ci Włosi poruszali, żeby w odpowiednim momencie zaatakować, nie? No to jest na przykład także ważne podczas wojny hiszpańskiej, żeby okrążać prowincję. Tak. I ten, co miałem powiedzieć, raz tylko widziałem, że to AI zrobiło. Tylko raz. W całej po prostu karierze, co gram w Hoja. Żeby obronili się, tak? Tak. A chyba nigdy nawet nie widziałem. Mi szkoda trochę tej Etiopii. Siedzą sobie takie bambuski, mają te swoje kijeczki, drzewka, a tu takie Włochy imperialistyczne. Znaczy jak widzowie mi pisali tam, co było historycznie i tak dalej. Na przykład Włosi mieli taki problem, żeby poruszyć tam czołgami, bo one nie były przystosowane do jazdy po pustyni. No, o kurde. No i właśnie ugrzęzły im, nie mogły nawet kilometra przejechać. To jak oni pokonali, ale no w sumie na armię Etiopii... Nie składała się chyba zbyt bardzo wyszkolonych żołnierzy. Bardzo dobrym sprzętem. No serio? Chyba, tak, serio. Straciłem całą moją OP flotę. Tak? Tak. Wysłałem patrol na Morze Bałtyckie i mi wyparowali. A co miałeś? Co robiłeś? Nie wiem. Miałem do podstawowe 5 statków polskich. OP flota. Mówię, kurde. Stracił z 20 okrętów. A widziałem... Z 20 okrętów? Widziałem też tą bitwę, jak... Czekaj, to twoje niszczyciele zniszczyły te? Podwodne? Okręty podwodne, tak. I tyle doświadczenia dostały, bo podwodne praktycznie na początku są beznadziejne dla niszczycieli. Tak. Właśnie dlatego się gra, widzisz, na niszczyciele albo na podwodne. No. Pancerniki się zbyt długo buduje, ale są bardzo dobre. No, jak ja zrobię ten pancernik japoński super ciężki, ja pierdzielę, jak mi było OP. No. To jest, kurde... Ty, czekaj. Bo my tu gadu, ja się nie patrzę w ogóle na front. Latam sobie ale po mapce. Ale ej, patrz, weź na mapę frakcji. No. I zobacz, jak to wygląda. My się zlewamy z aliantami. No, jakbyśmy byli jedną frakcją. To najgorsze będzie, że będę musiał tym Niemcom oddać. O, Niemcy zażądają kraju sudeckiego, ale też nie wezmą od ciebie nic, ponieważ to należy do ciebie. Tak samo jak Anschluss, nic nie dostałeś. No mam nadzieję, mówiłem, bo ci. Ja słyszałem, że kurde będą mieli cele. No chyba, że... Znaczy, nie jestem pewien, jak to będzie wyglądać z okupowanym terenem. No w sumie oni mogą zażądać aż od Czechosłowacji tych terenów. Czesi im nie dadzą, bo są w Kominternie i może Niemcy będą... Możliwe. No? Dobrze myślisz. Czekaj. Jak się tutaj wepchać? Głębiej. Poradzi ci? Może nie w tym sensie, wiesz? A mogę ci dać jasne instrukcje. Nie no. Może jak wciśniemy F10, czy tam F9. Wyjdę jeszcze na jakiegoś wyzwolonego homoseksualistę, no. A co, nie było tak wcześniej? Oj, tam od razu. Od razu, że szkaluje Polskę, no. No, od razu. Ej, jest sprawa. No? Wejdź na Rumunię, dla południowej twój front z Rumunią i tą jedną dywizję przestań atakować tą prowincję.
Okej. Bo nic się nie wybroni. Przestałem, tylko wyłączę w ogóle ten cholerny plan i każę im użyć tym razem mózgu, będę nimi sterował. Robię kolejne 20 dywizji, 23 dywizje piechotę. A ty ile robisz dywizji piechoty, Repus? Teraz? Znaczy akurat mi się zrobiła. I miałem ustawione na jeden, więc muszę dać kolejne szkolenie. Powiem ci, że w momencie, gdy będziemy się dzielić z Związkiem Radzieckim w konferencji pokojowej, to chyba ta kampania już będzie skończona. No ta. Bo w sumie Niemcy sobie chyba nawet nie przepną tego aliantów, bo żaden Bóg od Włochów ani od Hiszpanów im nie pomoże. No właśnie. Więc jak się ustawią na linii Maginota i ewentualnie jeszcze na Beneluxie. Będziemy kończyć dopiero w Waszyngtonie. No, znaczy często tak bywa, jak też aliantów kończyć. No. Nie zdążysz ich zjeść szybciej. Ale wtedy będzie piękny świat. Pod kontrolą Polski. Janusz. Najpopularniejsze imię na świecie. A właśnie jak grałem Polską, chyba chciałem raz powiedzieć, Millennium Dawn, to się zdziwiłem, tak? Że PSL jest traktowana jako partia... Czy nie, jak to było? Partia Le Pera była traktowana jako partia komunistyczna, PSL jako socjalistyczna. To ty gadasz? A Zandberg był chyba jako rewolucjoniści. Teraz sobie to sprawdzę później. Co do Zandberga nie jestem pewien, ale na pewno Le Per był traktowany tam jako komunista. Przynajmniej Korwina dobrze zrobili, że on jest ten, libertarianem. Mi to się podoba zdjęcie Dudy od 2016 no. roku, jak jest uśmiechnięty po prostu. A czyli widziałem kuźwa ten na angielskim właśnie hoju, że ktoś tam zrobił taki film o Millennium Dawn, co tam Niemcy trzecią wojnę wypowiadają i tak dalej, widziałeś? No. Co tam było właśnie, że Niemcy coś tam robią, jakieś plany i pokazał właśnie na Dudę i powiedział "This guy don't look sad about this". Właśnie Duda taki uśmiechnięty tam był. No, Duda to trafił nam się taki memiczny prezydent. No tak, albo na przykład jak było chyba, Niemcy wypowiadali komuś wojnę i tak mówi "I'm sure that Germany will not start World War III" i wezwali całe NATO. Aha, to wiem chyba nawet o kim mówisz, tak jakby się nazywa. To jest... ale ja Niku nie pamiętam, na pewno ja ci też, powiem, no. Że nie pamiętam Niku. Kurde, ale no, gość ma jaja. Jak ja kocham taki czarny humor. No ja też, no ale kurde, no nie wolno, I taki głos, taki na pewno nie wypowiedzą tej wojny. No tak. A i patrz na te luki w Rumunii, żeby się wbijać dalej. Nie, wchodzę właśnie, wiesz? Dopiero teraz ja jedną znalazłem. Jakby to o, świetnie. Powiem ci, że... Kurde, ty dalej stoisz na tej linii rzek, no w sumie lepiej, tak. Bo ja się boję, że jak pójdę już na tą granicę, to będzie taka szeroka, że się nie wybronię. To musielibyśmy być kurde bait. Jak Rumunia skapituluje, to zmniejszymy granicę do tej rzeki tylko. To może wtedy zrobimy tak, że ja tu zostawię, wiesz, Repus z 10 dywizji, żeby tego broniła. A czy będzie taki plus, że zestakujemy dużo dywizji rosyjskich, bo tutaj są. Jak tylko Bukareszt zajmiemy, bo Bukareszt i ta prowincja nad nim to jest główne punkty. Dalej działa ten Bóg z wycofaniem się. No tak, to jest też chamskie, że chcesz się wycofać. Czy nie, to jest dobre, ale chamskie, bo jak ktoś się teraz w tym Braszowie pojawi, to dywizja ci wyparowuje. Ale jak się nie pojawi, to zajmujesz. No właśnie. Niby takie... O, widzę, że zajmowałem Transylwanię Północną. Jako okupowany teren. Jesteśmy już blisko stolicy. Ej, to mi się podoba. Lecę w kolejny, raczej dodatkowy zespół badawczy. Tylko trochę to zajmie przy tej prędkości 3. No, ale ona jest, zwiększyć na 4. Ale ona jest w sumie trochę niezbędna, bo teraz widzę, że Rosjanie jednak się ruszyli. Boję się, że mogli nie wytrzymać. Powiem ci, na 4 ciężko by mogło być ogarnąć też te ataki. Chyba, że no jak się czujesz na siłach, możesz zwiększać. Bez problemu, stary. Co ty, Niemcy? Zaraz nam linia padnie, a oni atakują. No i padła. O kurde, Niemcy coraz więcej wojsk na granicy z nami przerzucili. No co oni mają teraz za cel? Los Czechosłowacji. No to nic, nie zrobił. Tak, zaraz powinno być po tych... Po Rumuńcach. Ej, ale pamiętaj, żeby nie zostawiać takich tutaj luk na prowincjach. Nie szalej takimi dywizjami. Przy Braszowie było luka. A no tak. O kurde, chyba sobie spaliłem jedną dywizję. Znaczy jest szansa, że wygrasz, ci nie pomogę, bo da się bronię przed ZSRR-em. Spoko. Nie atakuj tymi Węgrami, ja potrzebuję wsparcia. Czekaj. Braszowie, bo jak Braszów padnie, to na pewno spalisz dywizję i ja też.
Ja już idę ty też wsparcie. Dywizja, bo... wiesz, z całą organizacją tam do ciebie. Właśnie też tam wsparcie wysyłam. Kurde, przy takich dwóch armiach, które... No nie. To nie chodzi o armię, Repus. Tu chodzi o to, że... Tu chodzi, że straciłem pierwszą prowincję w linii odwrotu. Tak? Tak, i zrobiła się luka mała. Ty w ogóle oni tam ci latają 900 samolotów, o Boże. Ja ci raczej nie pomogę, bo ja lotnictwa nul. Zero. A ja? Myślisz, że mam? No nie wiem, no wiesz, no masz husarię, kurde. Ja się boję, ja się teraz tych ruskich boję, musimy szybko ten Bukaresz zająć. Tak, ja już się pcham tutaj jak tylko mogę, wiesz? No, trzeba zrobić to jak najszerszy front na tej Rumunii, żeby jak najwięcej luk było. Ja mam tu 73 dywizje na Rumunii. Zaraz zobaczę, ile mam tego. O, 4000 tylko. Wyposażenia broni. Mogę spróbować wejść do Bukaresztu teraz. Nie wiem, czy widzisz tego samotnego Węgra. Ja chyba widzę, ale jacyś Rusy stanęli na drodze, ale małe zorganizowanie. Ty czekaj, okrążę te... Muszę patrzeć, czy linia się ta odwrotu nigdzie nie załamuje, bo jak się załamuje, to muszę ją cofnąć. Ja się tu spróbuję Rumunią zająć, a tutaj kurczę... Nie, słuchaj, oni widzę, że są głupi i nawet cię atakują tutaj trochę przez rzeki. Trzeba podesłać jedną dywizję tutaj, bo widzę, jedna prowincja pada. Ale tak to idzie dobrze. Sikorski ma ten poziom okopania się, więc to jest też plus. Ej, zobaczymy. Ile jeszcze Rumunia potrzebuje, żeby upaść? Okej, okay, super. Rumunia kapituluje. Jak tam wygląda ta dywizja? To muszę zobaczyć. Powiem no, ci, Trzeba je zgwałcić po prostu teraz tak, szybko. Tak. Oni się wycofują, widzisz, moim motywem, no. Znaczy moim motywem. Zobacz. Widzisz w Ploeszcz i te dywizje, jak się wycofują? Na no widzę. Część już daje do ataku, ale jak tam masz dywizję, to oni mu wyparują. Mam nadzieję, kurczę, tylko... Tych ruskich tutaj by się też przydało zniszczyć. Transylwanii północnej. No właśnie to planuję. Kurde, oni mają jeszcze wyjście. Ja się tutaj nimi zajmę i Repus, gdzie wysłać moje wojo? Gdzie by się potrzebowało? No na początek granica tej rzece by trzeba zrobić, chociaż oni mogą zaraz ją zająć, tylko muszę wojsko podesłać. Już coś zaraz. A tak linię odwrotu jakoś trzymam, tylko że jakość to na serio jest powiedziane jakość. W niektórym miejscu mnie atakują, kurwa, iloma dywizjami. 8 i to jeszcze wszystkie z bitwie biorą udział. Wracaj tutaj do tego Brześciu. Dobra, wysyłam tam jakieś dywizyjki na tą granicę z Rosją. Ile wy dni dochodzicie do tej prowincji? Kurwa, straciłem Brześć Litewski. Ale tylko Rumunia tam weszła, reszta pomagała ogniowo. Powiem ci tak, kurczę. Nie wiem, co teraz zrobić. Dobijam te dywizje na Węgrach. Boże, przepraszam, na Rumunii. Prędzej na Węgrzech, kultury trochę Polaku jeden. Przepraszam, na Węgrzech. Nie chciałem urazić nikogo. I mam taką nadzieję. Może chciałem? Ale chyba nie. Próbuję to dobić, Repus, i nie wiem, no wojska tak żeby ci dosłać, to zbytnio nie mam, szczerze. Chociaż powiem ci, że... 18 dywizji. Muszę odpuścić jedną linię obronną. Tak? Tak, muszę zmienić linię odwrotu, bo już widzę, że tutaj przy Litwie odpada. Czyli troszkę rzekę muszę odpuścić, ale żeby bronili się jak najdłużej najlepiej, żeby mi tutaj nie zajęli pleców. Ale to ja jest głupie, no. Chodzi mi tylko o rozstawianie jednostek. Czekaj, wejdź tu. Oni cały czas robią los Czechosłowacji, Niemcy. Ty, bo może oni się zbugowali? Ale to niedobrze, bo ja chcę drugą wojnę światową z aliantami. Znaczy chcę widzieć drugą wojnę światową z aliantami. 28 dni cały czas. Idzie w dół. To w dół, w górę, czy jak? Tu idzie czas, w sensie dobrze jest. Bo już im pozostało 26. A ja mogę spróbować ich przepchnąć, ale to jest ryzykowne. Ilu nie mogą mieć dywizji? Do 200. No mogą. Ale to jest podesłane od sojuszników głównie. Japonia ma 107 dywizji, Hiszpania ma 30, Włochy 80, 70.
Ja 65. Kurde, sprzętu wsparcia trochę mnie boli. A te fabryki się przerzucają, nie na sprzęt wsparcia. Właśnie. Ja tutaj ci ustawiłem też linię, wiesz, obronę. Przez sprzęt wsparcia nie mogę robić wojska. Okay. O, ochotnicy od Niemiec, dwójeczka, poproszę. Bierz, rzeczywiście. Ale jakby teraz jest najważniejsze, by jak najbardziej zmniejszyć front. Tak. Moje dywizje już będą z Rumunii, tutaj spychały się to wszystko do góry. Wojsko wysłałem na Dobra, Odessę. Dobra, ja zrobię chyba taki ruch. To właśnie też tam poszedłem, bo zauważyłem. Przerzucę wojsko z linii obrony Sikorskiego na front. Postaram się trochę przepchnąć, cały front. Spoko. Ja tylko nie wiem, czy Sikorski... Dywizji, wiesz? Ktoś byłby lepszy od Sikorskiego, nasza rozpiętość bojowa, czy maksymalny... Rozpiętość bojowa Powiem chyba. Ci, możesz, kurczę, używać Sikorskiego dalej, bo nawet jakby ci się udało zająć prowincję i oni to zajmą, to ci się szybciej też okopią, nie? Jakby był kontratak. Ale to już od ciebie zależy. Znaczy to nie jest szybkość, tylko maksymalny poziom. Aha, spoko. No to lepiej chyba tamten, co mówiłeś, zrobić. Rozpiętość bojową, wiesz? Tak. Ej, słuchaj, bo mam, kurde, opcję poświęcić jedną dywizję węgierską i spróbować dojść do Sewastopola. Próbować? No, mogę cię spróbować jakoś ochraniać, tylko jakoś to znaczy. No. Dobrze byłoś, jakbyś zrobił senat innego niszczyciela, czy cokolwiek, i podesłał, właśnie na zwiady. Wiesz, jaki jest problem? Ja mogę produkować tylko konwoje, chyba nawet nie znam jeszcze niszczycieli. To zbadaj, ja zawsze lepiej to zrobić. Ja teraz patrzę, bo punkty dostałem, a to jest ważne, żeby patrzeć. No, zaraz będę miał w sumie dodatkowe... Zadam sobie atak armii w 10%. Kurczę... Nam się uda, Repus. Ja w to wierzę i to głęboko. Nawet nie wiesz, jak głęboko. Chyba nie chcę wiedzieć, jak głęboko, wiesz, tak szczerze. Może nawet lepiej. Nie wiadomo, może chcę. Teraz przejść oczywiście na pełny pobór. 400 tysięcy tylko, co? A i pamiętaj, że patrzeć na zarządzanie okupowanymi terenami. Mogę wyzwolić Republikę Białoruską i Ukraińską. Co ty na to? Najłagodniejsze. Chyba nawet wiem, jaki teren możesz wyzwolić w Republice Ukraińskiej, wiesz? No, chyba. Kurde. Powiem ci tak, to nie byłoby głupie, bo jakbyś nie zrobił ich marionetką, to by były niepodległe państwa i byś się odgrodził może od Związku Radzieckiego, wiesz? A wiesz, do Kominternu mi dołączyli. O, Rzesza w końcu przyszła do Gdańska. Ej, dobra, wiesz co, nie pchajmy się jednak na ten. Po prostu się brońmy, wiesz? Okej. Okay. Już tutaj... Chyba, że Rumunię, bo widzę, tutaj są puste tereny. Czekaj, ja tutaj robię operację... Cofnij się za tą rzekę, cofnij się już, cofnij. Uciekam. Będziemy się tutaj bronić, Repus, najwyżej, ale i tak zobacz, zajęliśmy jakieś... O, super. Czwarta międzynarodówka. Szkoda, że robili wielką czystkę, bo by był Trocki za niedługo. I byśmy mieli szansę większą. No to Imperium Rosyjskie to wybucha. Ale sądzę, że... Tak ich pobijemy. Bo no nie umiem po prostu udokumentować naszej przewagi, ale wydaje Ale jesteśmy graczami na komputer i tyle starczy. Dokładnie. Ej, powiem ci tak, wszystkie dywizje z rejonu Sewastopola odeszły, Repus. Nie wiem, czy widzisz. A to teraz tak, no ja to jest właśnie śmieszne, jak oni tak uważą. Ja zaatakujemy tutaj i wchodzimy. Dodatkowy zespół badawczy, dzień dobry. Ale to chyba los, los Czechosłowacji, no to fajny los Czechosłowacji. Zjednoczone Królestwo chce paktu, nie agresję. Naturalnie, bierz. Jezus Maria, ale nie, co się stało z tą Czechosłowacją, widzisz? Ty. Ja pierdziel, to jest chamstwo. To? Okradli mnie w żywy dzień. Z całej Czechosłowacji. Ja pierdziele, ty. Ataki i męki były. Tu Rumunię byśmy przepchali bez niej i tak dalej. Jezus Maria. Do Kominternie nawet była, no cholera. Ja pierdzielę. Niemcy robią jeszcze sojusz z Włochami. Ale nie zrobią go. Oni są u nas. Włosi. Kurde. Ej, troszkę się wkurzyłem, no. No ja tak troszkę też. Bo straciliśmy tyle terenów, tyle polskiej i węgierskiej krwi zostało tam przelane.
że to jest normalnie... No można się wkurzyć. Dobra, Eirepus, zatrzymaj tą polską dywizję, która atakuje tam przy Sewastopolu. Po prostu się okopmy na tych rzekach i stójmy. Okej. I zajmijmy się sytuacją w Rumunii. Bo widzę, że już tutaj pięknie ich wypychamy. Zobacz. No właśnie widzę. Oglądasz Wikingów tak swoją drogą? Ech, a tak właśnie, że seriali tak średnio mi się lubi oglądać. Ragnar Lodbrok? No wiem, wiem o co chodzi i tak dalej. No. I wiem co się ostatnio stało, bo już wiele osób mi to powiedziało, od tak. Tak? To co się stało? Co się stało? Nie chcę mówić, co się stało. No powiedz, Repus, no wcale nie, no. Nic nienawidzi za spoiler, powiedz. W ogóle do jednego z najpopularniejszych serialów. No mówię ci, ja bym powiedział, jakbym wiedział, co się stało. A co, a ty nie wiesz? No ja? Nie wiem. A co, chcesz poznać? No naturalnie. No jak ty chcesz poznać, to mogę ci powiedzieć. No, chciałbym wiedzieć. Grabili i gwałcili dalej. Kurde, a ja myślałem, że oni się zmienili, wiesz? Że co, że na dobrych? I że będą szli drogą Jezusa. Aaa. I tak dalej, kurde. Myślałem, że powiesz naprawdę jakiś taki spoiler, że ludzie zaboli dupa, kurczę. Nie, co ty, lubię mieć przyrost subskrypcji i łapę w górę. Nagraj Wołyń, XD. XD. Mógłbyś zrobić taki rerun kampanii. O kurde, okrążyli cię. Gdzie? U Jezu, widzę. Atakuje już, Polaku, idę do ciebie. Jak to zabrzmiało? Atakuje, Polaku, idę do ciebie. Jak kapo normalnie w Auschwitz. Idę po ciebie, Polaku. No może nie powinienem tego powiedzieć. Czekaj, ja tam mogę odbić. Mogę tam zrobić... Nie, mogę spróbować zrobić drogę. Ja tylko spróbować. Jest szansa, że wyjdzie. Sądzę, że moje dywizje są chore na głowę. 7 dywizji właśnie chciało robić desant. O, kolejna dywizja w porcie, super. Co ta Polska raszuje tutaj? Przecież nie kazałem im przepychać. Sam przebił się przez rzekę i przez 3 oddziały. No właśnie tak patrzę, oni są chore. I to jest właśnie bohater husarii. A ja im nawet nie kazałem. Kurde, oni sami szarżują. Czekaj. Jesteśmy w stanie ich okrążyć, ale sądzę, żeby to jest dobry moment, wiesz? Sądzę, że to jest dobry moment, żeby się pożegnać, Repus. A, w ten sposób, tak? 32 minuty, okej. No, trochę długo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, pa. Cześć, pa.